Ała. Żyje. Sugar Free, biegłyśmy tak szybko, ale na szczęście mam Derkę. Nie mogę go wyciągnąć. Pomogę ci. Naprawdę nie było czegoś suchszego? No wiesz, biegłam przez deszcz, więc tak jakby nie. Dobra, idę złapać tą klacz. No brunetki, ruszajmy. Ach. Z tego co tu widzę, nic poważnego panu nie jest. No i są tam lekkie szramy. No i trochę pan zziębł, ale nic poważnego nie jest. No ale chciałabym, żeby pan jeszcze się udał do sali obserwacji. Co ja tu robię? Czemu akurat my musieliśmy znaleźć tego faceta? O Boże. W dodatku to krzesło jest brudne. Może się przesiądę, ale... Ludzie się patrzą... Tak trochę niezręcznie. Ja lubię mieć z ludźmi. Dobrze, że tu nie ma całej sali zapełnionej. A, czy możemy już iść? Nudno mi tu? A to nie jest ta żona tego faceta, co dzwoniłyśmy do niej? Bardzo możliwe, no ale... Mam podejść, tak? Nawet nie mam pewności, czy to jest ona. Dobrze, może być to ta kobieta z tym zezem. Zaraz, ona je do mnie? Ty jesteś tą, co mnie tu wezwała? Tak. Gdzie jest mój Edmund? W tej sali. Jakiej sali? No, tej. Tam, z tą lekarką, coś z tej. Muszę do niego iść. Proszę pani, tam chyba nie wolno. I znowu się gapią. Za poczekalnią jest taki korytarz. Tam jest ta sala obserwacji. Dobrze, już tam idę. Ja już pójdę. Dobrze, do widzenia. Mund, jak ty wyglądasz? Nic wielkiego, tylko małe szramy. Tak właściwie gdzie jest Primera? Teraz przyjmujesz się tą klaczą? Powinieneś ją jak najszybciej sprzedać. Jak najszybciej. Jeszcze za dużo pracy przed nami, żebym ją sprzedał. Zresztą ma duży potencjał. Uwierz mi, jeszcze z nią coś zdziałam. Jasne. Dobra, idę na tą salę. Ostrz! Konia! Tu! Konia! Konia wyostrz! No konia! Cholera, na tym deszczu się zepsuło. O! Wyostrz! No konika wyostrz! Netty, ruszajmy. No cóż, z tego co tu widzę, nic poważnego panu nie jest. No ale lekkie szramy są. No...